Witajcie, słuchacze Radia Supła. Ja, czyli Ksawery i Hubert. Witam serdecznie. Odwiedziliśmy klub Co Nieco, który zorganizował kabaret Schodki w dniu 18 listopada 2022 roku. Schodki rozpoczęły się o godzinie 20. I Hubert, co nas na początku spotkało? Na początku uznaliśmy, że o godzinie 20 będzie jeszcze miejsca siedzące, no lecz niestety zaskoczyliśmy się i czekaliśmy w bardzo długiej kolejce i po około 15 minutach czekania dostaliśmy się i mogliśmy postać, mimo tego, że byliśmy ściśnięci mocno, ale obserwowaliśmy spektakle. Tak, mieliśmy całkiem dobry widok, tylko że ludzie wciąż pchali się do środka, mimo że już nie było miejsca. Przynajmniej był taki plus, że było trochę zimniej, jak ludzie otworzyli drzwi na oścież. Tak, to prawda, przynajmniej nie było takiego gorąca i po prostu mieliśmy czym oddychać, bo ostatnie Schodki cieszyły się ogromną popularnością. I nie wydaje mi się, że to było spowodowane tym, że przyszło wiele osób z pierwszego roku, tylko że po prostu osoby, które studiowały w ostatnich latach na UMB, ale z powodu pandemii po prostu nie odwiedzały takich wydarzeń, które organizowały się na naszej uczelni. No tak, no w sumie nawet jak zobacz, że tam wiele osób było starszych, które nawet rozumiały te żarty, chciały trochę więcej lub nawet trochę ostrzej, tak? Tak, tylko że tam dużo osób na Schodkach, było też dużo osób, które należały do klubu Co Nieco i już po prostu skończyły studia i nadal wiedzą, z czym to się je. No tak, to prawda, bardzo dużo ich było. Nawet same początkowe miejsca to były tylko czerwone koszulki właśnie. Dokładnie. A co do programu, to główną tematyką była nasza uczelnia, czyli UMB. Dokładnie, UMB. Bardzo fajne były, szczególnie bardzo mi zapadł w pamięć pierwszy spektakl, kabaret, spektakl. No najfajniejszy był właśnie. A dotyczył on kierunków, na których możemy studiować na naszej uczelni. Prezentacja którego z kierunków najbardziej ci przypadła do gustu? Najbardziej przypadła mi do gustu prezentacja analityki medycznej oraz chyba na drugim miejscu porówni lekarski oraz farmacja były bardzo fajne przedstawione. W bardzo zabawny i często też życiowy sposób zostały przedstawione. Całą imprezę prowadził Andrii i Żużu. Andrii raczył nas żartami o swoim pobycie w Rzymie. Natomiast Żużu raczyła nas żartami o swoim chłopaku, który jest technicznym. Tak, i widać było ich relacje na scenie. Tak, jak mikrofony przestawały działać albo tak, ciszały się. Kiedy w pewnych momentach no jednak pewne osoby nie chciały, żeby pewne kwestie zostały wypowiedziane. Czyli można powiedzieć, że chłopak miał taką władzę bardzo sporą. Rzeczywiście, to się zgadza. Chciał zaistnieć, mimo tego, że nie miał przy sobie mikrofonu. Ale mu się udało, jakby nie patrzeć. Tak, stał się kolejnym aktorem. Wśród skeczy najbardziej wybijającą się osobą z Co Nieco na Schodkach była Wiksa, która między innymi była główną bohaterką pierwszego skeczu, który tak nam się podobał. Ale także jaki jeszcze skecz prezentowała? Miała jeszcze sketch, przeróbkę piosenki Gdyby bym bogaty ze Skrzypka na dachu i sketch polegał na tym, że studenci są biedni i chcą mieć pieniądze. Gdybym miał stypendium. Studiowanie farmy było częstym obiektem żartów na Schodkach. Było to przedstawione między innymi w postaci farmamena, który... Jak to ocenisz, Hubert? Jak podobał ci się jego występ? Moim zdaniem Farmamen był takim fajnym, jakby nie przerwaniem, tylko takim cliffhangerem, że możesz się pośmiać, że ktoś fajnie śpiewa piosenkę i ma fajny kostium, tak? To fajne było, sympatyczne. Farmamen zaśpiewał piosenkę bardzo inspirowaną Spider-Manem, nie? Hmm. Taką piosenkę, którą kojarzymy już no... Jako już za dzieciaka, tak? No tak, z tych pierwszych, z tego pierwszego serialu o Spider-Manie. To prawda. Z 60. Co ci się najbardziej nie podobało właśnie na Schodkach w tym roku? To, że nie mieliśmy gdzie usiąść. To było najgorsze. No, jakby nie patrzeć, to prawda. Nie było gdzie usiąść. Nawet nie było jak wyciągnąć rekordera, żebyśmy mogli nagrać kawałek sketchu dla was, więc... Więc niestety nie pocieszycie się żartami. Ale możemy powiedzieć tyle, że ta listopadowa edycja Schodków naprawdę była zabawna i przez większą część czasu naprawdę można było trzymać wielki i szeroki uśmiech nawet od ucha do ucha. Dokładnie, zgadzam się. I
oby schodki trzymały ten poziom w lutym, bo w lutym będzie następna edycja schodków. Więc zapraszamy serdecznie, może się spotkamy, pogadamy, zrobimy reportaż, jeżeli ktoś będzie chciał pogadać. Dokładnie, jeżeli ktoś będzie chciał się podzielić opinią, to zapraszamy. A teraz zaprezentujemy Wam opinię osób, z którymi udało nam się porozmawiać po schodkach. Dobra, no to my się żegnamy. Do widzenia. Cześć, bye bye, do usłyszenia. I do zobaczenia na następnej edycji.